Cześć, witam, papa z Burger Yard to go. Na dzisiejszym losowaniu kołem były trzy losy, nie? Była Baker Yard to go, Winger Yard to go i trzeci los to Burger Yard to go. Mamy 57 dzień, zaczynamy. Connor jest nowy. Do maksa naszych klientów jeszcze trochę brakuje. Coraz mniej tych klientów nam brakuje. Już nam tylko zostało 6 osiągnięć, nie? Z 15 klientów, z 65 klientów, 15 już ma złoto. 50 jeszcze nie. Jeszcze tylko 25 klientów musimy odblokować, czyli 25 ranków wbić trzeba. Mamy 31. Dzisiaj zostanie obsłużony Connor. Więc zostanie nam już tylko 24 klientów do obsłużenia i odblokowania. Odblokowania i obsłużenia. No, taki jeden dzień to będziemy pewnie. Taki jeden rank będziemy pewnie przez 3 dni zdobywać. Okej. Okay. Klasyka naszej Burgerii to go, nie? Aha. Pomarańczowe. Jest ktoś od żółtego? Na razie nie widzę. Ty chciałeś czerwone, czy mi się wydaje? Nie, pomarańczowe. Czyli mi się wydaje. Jamesa dawno nie było. Nie ten. Nie oznaczam dzwoneczkiem wszystkich miejsc, bo to tylko czas niepotrzebnie jest stracony wtedy. Jeden dzwoneczek może wszystkie pilnować. Jak ja już tu jestem, no to mogę inne też przypilnować. Zaczniemy sobie od sosu. Dobra, zaraz będą pierwsze mięsa. Dalej Peggy, bo będę miał zaraz mięsa. Dzwoneczki będą dzwonić. A dla ciebie będą żółte, ok? Dobra, żółta. I tak, potrzebujemy jaja. Dokładnie jedno jajo. Ok, dwa żółte. I potrzebujemy mięso raz. Mięso dwa. Mięso trzy. To dla Peggy. Tamte dwa. Patrzę na te narożniki za unia trzeciego, nie? O, zobaczymy, czy mi to wyjdzie, bo właśnie chyba bekon słabo spadł. Ale to James będzie oceniał, a nie ja. Tak myślałem. Udał się. Perfekt. I o to chodziło. Zaraz się zrobi trójkę, no ale najpierw trzeba wziąć za mnie Rico. Najpierw zrobimy trójkę, potem zrobimy jedynkę. Dla czwórki jeszcze mięsa nie mam. Więc trzeba przygotować. Matt. Następny, który potrzebuje czerwone. Czerwone, nie pomarańczowe. Matt też po czerwone mięso przychodzi. Czerwone. Jak na razie to nikt nie zamówił dwóch czerwonych? Nie. Dwa czerwone zamówił Hugo, dobrze pamiętam? Chyba tak. I tak. Kropeczki. No akurat tu nie będzie tak trudno. Narożniki zamówienia trzeciego. Okej. Okay. Dobra, jak ja chcę to tak wymierzać, no to trochę to zajmuje, ale może uda się perfekt zrobić. O, okej, okay. Potrzebujemy ser, oliwki i wtedy będzie zamówienie trzecie gotowe. No, Peggy? No dlaczego czekanie jest takie ciężkie do zrobienia, co? Szczególnie jak są klienci od żółtego mięsa. Ja to nie robiłem aż tak wolno. Wziąłem zamówienie na czas, Sasza. Czyli co, ja narobiłem tyle mięs i zaraz się okaże, że niepotrzebnie. Te pomarańczowe mięso, na razie jedno się przydało.
Nie, trzy. Trzy się przydały. Ok, teraz już będzie sezon w Burgerii to go, gdzie czerwone mięsa będą aż obowiązkowe. Dobra. Dlaczego będą obowiązkowe? No bo będą zamawiać klienci to, nie? Okej. Te kropki to tam tylko przedłużają niepotrzebnie. A perfekt jak wyjdzie albo nie wyjdzie, to i tak jest mniejsze o to. I już jest ósme zamówienie. Jojo. Dobra, dobra, jojo. Żółte? Pomarańczowe. Dobra. No to z tej naszej ósemki w dniu dzisiejszym 6 mięs zostaje wykorzystane. Pieczarki i to jest zamówienie Rico. Sałata jest tutaj. I teraz potrzebujemy sos. Okej, okay, gwiazdeczka. Udał się perfekt u Jamesa. Teraz już na te perfekty przestałem zwracać uwagę, jak już mi czekanie jedno obniżyli. Dobra, mamy wszystko. Teraz tylko to wydać. Tu była... Sasza? Nie, Matt. No, perfekt się nie udał. Mamy jeszcze trzy możliwości na perfekt. Może któryś wyjdzie. Pomidor. Cebula i bułka. To dla Sue. No. Czyli trzeba zrobić w ten sposób. Jak są żółte te mięsa gotowe, to od razu tym klientom, co takie mięso zamówili, trzeba wydawać. A reszta czekać może. Oni nie. Cały czas się to potwierdza. Skoro tak łatwo punkty zabierają za czekanie. Akurat tylko Peggy zebrała za czekanie. Peggy i chyba ktoś jeszcze. Pierwszy klient, Connor. Connor zabrał za czekanie jeszcze. Jak to jojo wymyśla swoje i jeszcze wymyślił tutaj BBQ. Od sosów do bułki w lewo się jedzie, jak chcemy mieć szybciej sos. No dobra, mamy siódmą gwiazdeczkę u jojo. Drugą srebrną. Okej, okay, grill nam na setkę wychodzi. Się to nie zmienia. Swiss Expert. No, 3 dni pewnie będzie nam wystarczało. 3 dni i będzie rank wbijany. Czyli co 3 dni będzie nowy klient. 24 razy 3. 50. 42. Nie. 24 razy 3 60, 72. No. Co? Nie. Chyba, że faktycznie 72 dni będziemy potrzebować, żeby mieć ostatniego klienta. Co nie pasuje trochę? Nie. Tymi obliczeniami nie dojdę do tego, ile dni potrzebujemy do odblokowania ostatniego klienta. Po prostu sama gra musi nas poprowadzić do tego. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć!